Witam, z tej strony Maxim1980. Dzisiaj z cyklu 15-minutowych pokażę Wam grę NBA 2K11. Jak widzieliście u mnie, była 10, tutaj mamy 11. I jak widzicie, sygnowana jest twarzą Michaela Jordana. Michaela Jordana, bardzo popularnego gracza, jednego z lepszych w lidze NBA wszechczasów koszykarzy. Znajdziemy tutaj też kilka legend koszykówki z tamtego okresu czasu. Tutaj mamy pierwszy mecz właśnie z Chicago Bulls, będziemy grali. Ja zaraz zobaczę, jak tutaj się gra. Graficznie jest jeszcze ładniej niż w 10. Z tego co wiem, jest mnóstwo nowych animacji. Mamy efektowne tutaj wejście. Jak widzicie, finały z roku 1991. Nasz Michael Jordan. Seria ogólnie NBA 2K bardzo właśnie słynie z takich iście relacji sportowych, można powiedzieć, bo mamy wrażenie tutaj, praktycznie grając tą grę, jakbyśmy oglądali jakąś dobrą relację z meczu NBA. Jak widzicie, Magic Johnson, też legenda. No i zacznijmy tutaj grać. Ja nie grałem jeszcze w tą 11. Postaram się strasznie nie kiepścić. Muszę się przyzwyczaić. Blok. Ok, zbiórka i lecimy. Jak widzicie, animacja rewelacyjna, jak to było zawsze tutaj w serii NBA 2K. I nieudany rzut. Ja dość dawno nie grałem właśnie w koszykówkę ze stajni 2K. W 10 grałem ostatni raz kilka miesięcy temu. Zbyt dużo tych 15-minutówek, nie miałem czasu, żeby tak sobie pograć. Jak widzicie, mamy tutaj jakieś fajne powtórki, ale to jest standardowe przy tej serii. Postarajmy się tutaj coś wrzucić. Dupa. Ja tutaj jeszcze kombinuję z klawiszologiem, czy czegoś nie zmienili. Ok. Ta seria zawsze była trudną serią. Nie mamy tutaj takiego arkadowego podejścia, jak to było w serii NBA Live. Tutaj można powiedzieć, jest to w cudzysłowie symulacja. Tutaj nic nie jest proste. Trzeba się naprawdę nauczyć grać. Dla początkujących graczy jest naprawdę trudna ta gra. Trzeba się od podstaw wszystkich zagrań uczyć. To nie jest coś takiego, że naciskamy byle jaki guzik i wszystko wychodzi. Jak widzicie, sponsoring w postaci firmy Gatorade tutaj też mamy. Oczywiście, jak to bywa w przypadku koszykówki, mamy multum statystyk. Horace Grant. Ok. Zremisowaliśmy. Jak na razie. Dobra, zbiórka. Ale kicha. Ale faul. Więc spoko, będziemy rzucać z linii rzutów osobistych. Jak widzicie, statystyki mi tutaj dość bardzo kiepsko idzie, ale ja się bardzo skupiam tutaj na rozglądaniu się, co tu jest nowego, i na gadaniu, więc nie skupiam się za bardzo na grze. No, nawet za wcześnie puściłem tutaj prawą gałę. Tutaj ogólnie mamy dość fajny system tych rzutów. Możemy rzucać albo kwadratem, albo gałką.
analogową, prawą. Ok. Przegrywamy jednym punktem. Scottie Pippen swojego czasu też, bardzo duża gwiazda w duecie właśnie z Michaelem Jordanem. Zobaczymy, czy się dało się rzucić, ale zostałem zablokowany. Łoją mnie straszliwie, ale musiał pograć z godzinkę, żeby wyrobić sobie tutaj, przypomnieć te nawyki z serii właśnie NBA 2K. No niestety nie mam na to czasu. Grę muszę jutro oddać, bo mam ją pożyczoną właśnie od Jakuba. Oglądacie właśnie dzięki jego uprzejmości ten tytuł. Ok, i rzucamy znowu. Za wcześnie. Ja tutaj strasznie kiepszczę. Kompletnie. I przegrywam dwoma punktami w tej chwili. Ok, trzeba się będzie skupić na obronie. I znowu dwa punkty w plery. Inaczej jest zaznaczaniem, albo ja już serio nie pamiętam zawodników do podań. Albo po prostu tak jak mówię, ja nubię, bo nie jestem przyzwyczajony. Moja skuteczność jest naprawdę zerowa. Bo mi się wydaje, albo jest to dynamiczniejsze od dziesiątki. Ale kiepsko. Ale przynajmniej możecie popodziwiać, jak to wygląda graficznie, animacyjnie. No lecisz, Jordan, lecisz i dupa. I trójka nie wpadła. Mamy koniec pierwszej kwarty. Na pewno nie zdołam tutaj pokazać wam całego meczu, ale to nie jest ważne. Ważne, żebyście zobaczyli właśnie, w jakim tutaj klimacie odbywa się ta koszykówka. Jeżeli nie mieliście tutaj styczności z serią NBA 2K, to naprawdę polecam, czy dziesiątkę, czy jedenastkę. Dwunastkę grałem w demko i powiem szczerze, że średnio, bym musiał pograć dłużej. Na razie najbardziej mi się dziesiątka podobała. Ale kiepszcze totalnie. Nubię zajebiście. Zrzućmy z końca boiska. Dupa. Ale da się, tak jak widzicie. Dobra, trzeba uspokoić grę. Ale kicha.
Well, you figure they need somebody to pick up the slack, and it did happen that way. The bench helped out too, but you gotta give credit to Perkins for putting his stamp on that game. Jordan against Davis. I foul. Na razie chyba wszystkie punkty praktycznie z faulu, oprócz chyba jednego zagrania. Ten mecz na początku od razu włącza się z automatu, także tutaj bym musiał zobaczyć. Na pewno po tym meczu będą jakieś tam opcje, wybór ćwicz treningu, że tak powiem. Czy tam mojej kariery, tak zwanej tutaj w tej serii znanej. Musiałbym pograć trochę w tym treningu, zobaczyć co tu się zmieniło tak naprawdę gameplayowo, bo być może ja tutaj kiepszczę, być może się coś zmieniło. Tutaj wszystko jest możliwe, bo tak jak mówię, od wielu czynników tutaj ten symulator jest zrobiony. Okej. No i znowu trójka nie wpadła. Postarajmy się tutaj bronić. Za daleko stałem, ale i tak nie trafił, nie ma źle. Jakieś tam dwa punkty mało efektowne. Brońmy, brońmy. Bo jest ze mną tu naprawdę kiepsko. No ale to nie każdy musi być dobry w każdy rodzaj gier. Jak widzicie, tutaj mamy możliwość zmian. Ja to oleję. Pozostawię to wszystko automatowi, ale możemy się tutaj bawić w takie różne właśnie akcje. I faul. Znowu będziemy rzucać z linii osobistych. Ok. No i znowu dostaje w dupkę. Ale to zmarałem. Ale coś nowego mi się pojawiło. Nie widziałem wcześniej tego w 2K10. Nawet nie wiem jak to zrobiłem. I w tablicę. Dobra, mniej więcej powoli tutaj widzę 45 sekund do końca. Ja nie będę się więcej kompromitował tutaj w tą koszykówkę, bo idzie mi naprawdę kiepawo. Całkiem inaczej mi się gra niż w dziesiątkę. Także ja się z wami żegnam. Jak możecie, komentujcie, oceniajcie. Przynajmniej żeście zobaczyli graficznie i animacyjnie jak to wygląda. Także powoli się z wami żegnam, oglądajcie tutaj te 30 sekund ostatnie gameplaya i do następnego filmiku, trzymajcie się, hej!
the Lakers in the league. Now here's Johnson. The three. Jackson grabs the rock.